Hej, dzień dobry, cześć, czołem, witam bardzo serdecznie, cześć Pasku, cześć Sajek, cześć Sylwia, cześć ja. Bo ewidentnie pisanie na czasie teraz mówienia jest bardzo trendy. Audio plus jest za głośno, jest za cicho, jest zbyt rozjebane. To jest właśnie cierpiki. Wiem, że ostatnio podgłaszałem trochę, bo wszyscy narzekali, że jest wyraźnie. Wow, chociaż raz na moim streamie audio jest za głośno. That's a new one. Jestem zdumiony! Nie, śmieję się, bo zawsze przecież ten. Zawsze wszyscy mówili, że ja jestem w miarę cicho i gra jest też w miarę cicho i że wszystko trzeba podgłaszać bardzo mocno. Dlatego, kiedy mówicie, że jest audio wyraźnie za głośno, to takie, wait, tak się da? Jeszcze tak o 5% niżej. No dobrze, dobrze, dobrze. A my zobaczymy jeszcze, jak to w samej grze będzie. Daj mikro bliżej. Jeżeli dam mikro bliżej, to będę pluł mikrofonu i nie jestem pewien, czy chcę to robić. Zwłaszcza, że jest większa. Pamiętaj, jest większa szansa, że ja się będę od mikrofonu oddał niż przybliżał, bo siedzę teraz w pozycji lekko przechylonej do mikrofonu, a nie jeszcze 10%. No, w słuchawkach też jest nieco za głośno. Jest. Właśnie, to jest coś, co zauważyłem, jak teraz leciało, że mam wrażenie, że tutaj po prostu jakościowo to pianino jest jakieś takie nie do końca dobre. Nawet nie kwestia, że ono jest jakieś bardzo głośne, tylko to brzmi jak takie typowe, nie do końca dobrze jakościowo przerobione coś. Swoją drogą, gdybym miał złotówkę za każdą grę z serii Shimigami Tensei na PS2, która miała problemy z muzyką. Anyway. Powiem tak, nie powiem, że kompletnie nic nie widziałem z DDS-a z jednego prostego powodu. Stwierdziłem, że odpalę sobie grę, żeby zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, żeby się nie okazało, że odpalę i na pierwszej kascence emulator i powie, że ej, słuchaj, wezmę się, wypierdolę. To było bardzo niefortunne. Czemu te wiadomości nie podaję na czacie? W sensie, ja widzę tę wiadomość, ale ten. Ale nie widzę jej na streamie i kwestionuję. Mam nadzieję, że czat mi się nie zaciął. Okej, te wiadomości najwyraźniej są. Nie będę kwestionował. Kompletnie ślepo, że coś tam ci mignęło. Kojarzę trochę muzykę z DDS-a, kojarzę sekretnego bossa z DDS-a i kojarzę pierwsze 20 minut kascenek, bo mówię, odpaliłem grę, żeby zobaczyć, czy wszystko bangla. Ten właśnie jest tylko chyba nigdy się nie wskazał na tym. Może wiesz, że nie wróciłem, bo nie pisałem wcześniej tak rozbudowanej wiadomości chyba. I teraz mi się po prostu bardzo rzuciło w oczy, że długa wiadomość, której nie widzę w okienku czatowym. Bardziej w serce, no. Tak jak mówię, no. Nie mam za dużo wiedzy o DDS-ach, więc będzie takie przejście naprawdę na ślepo. Jeżeli będę się gdzieś jakoś dać nie będę prosił o pomoc i w ogóle. Jeżeli się nie będę zacinał, to postaram się grać po swojemu. Najwyżej nie zobaczę wszystkiego, najwyżej będę grał nieoptymalnie, proszę nie bijcie mnie. Czasami chcę się pomęczyć tego typu grę. Zwłaszcza, że nie kojarzę, żeby o tej grze mówiono aż tak dużo względem poziomu trudności. Najwyżej to już nie fanfare ending. Nie byłby to pierwszy, ani ostatni raz. Widziałem takie sobie części, ale tutaj tak będzie chyba nie bym kojarzył, ale dotycznie to nigdy nie zapamiętuję. Strasznie nie widzę ani w postaci w DS. One wyglądają bardzo podobnie do tych nowych, bym powiedział. W sensie stylistycznie wyglądają podobnie, może w ten sposób, jeżeli chodzi o twarze.
I cześć, Shin. Nie, na żadnych spoilerów, bo się pilnuję. Bardzo dziękuję. Też to jedna rzecz, którą chciałbym zaznaczyć, to, że bez spoilerów. Bo mówię, no, jedyne co wiem o DDS-ach, to tak naprawdę superbossów tam, hehe. Wszystko inne. Nie znam się, nie wypowiem. To jest bardzo prosta metoda. Dobra, lećmy znowu gierą. Guys, nie mogę wybrać poziomu trudności. To koniec. Ja dosłownie nie mogę grać na hardzie w tego. Chyba, że to się... Czy to się w aptek? To się nie wybierało w aptek, prawda? Prawda? Gifold się wybierało w aptek, teraz nie mogę już grać na swoim ulubionym poziomie trudności. Demonów. O nie, tylko nie demony w mojej Shin Megami Tensei. Nie. Jako, że z tego co widziałem, to gra jest częściowo zdubbingowana. To tam, gdzie będą dialogi, będę się chciał siedzieć cicho jako tako. A jeżeli kwestie będą niemówione, to pewnie je będę tłumaczył. Na tyle, na ile będę w stanie i w ogóle. I've never seen anything of that nature. Nie jestem pewien, powiem szczerze. Nie sprawdzałem aż na tyle dokładnie. Zresztą ja i znanie angielskich voice actorów. To bardzo odważne założenie. Harley is present. Podoba mi się, jak się nie psuje. Różowa baba. No ja też moje śmieję się bardziej niż cokolwiek innego. New recruits are always available, but a leader is irreplaceable. Remember that. Mam własne miejsce na matnie? Doskonale. To był bardzo interesujący kotek z parą maszynkami. Fajne takie wybuchowe strzałki, też chcę. Ok, jestem ostatnio trochę za bardzo, jak mam 12 lat i wszystko mnie bawi, ale kształt tego wielkiego czegoś też mi przypomina. I bynajmniej nie powinno mnie to w jakikolwiek sposób bawić. Automatic, w sumie digital, aha. Jak szukałem przysionki, żeby zrobić sobie interscreen, znaczy ten bardziej waiting room screen, to przysionka z DDS nazywa się Data 70. Warning to the vanguards. Remove the unidentified object at coordinates 2314-5873. Failure to comply will be deemed an act of war. Warning to the Embryon. Remove the unidentified object at coordinates 2314-5873. Failure to comply will be deemed an act of war. To wskazek, jak nie spełnia na się wojnie? Doskonale. Można dać, może być. No dobrze. Ciszą w OBS-ie, żeby nie było, więc wy mi musicie dać znać, czy jest ok. Bo ja zwyczajnie tego nie widzę. Jajo wybuchło. Każdy został spenetrowany doszczętnie przez Jajo. O
Nom 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 nom. Perła świętego lotosu Velna. Velna taka historyczna nazwa. Fajnie urobki znają już, ale za dobrze. To jest na... Nie, to jest na PS2. Czy PSX miał w ogóle jakieś SMT perse? Jeżeli ktoś mi powie, że się mygałem tej persona, to was zabije. Bo wiecie, o co pytam i proszę nie denerwować mnie taką odpowiedzią. Jeszcze nie, jeżeli to napiszesz, to odbiorę ci moda. Nie, bo ja jakiś portów SMT 1 i 2. Właśnie... wydaje mi się, że nie. Where are the vanguards? My chest is on fire. Bo spodziewałem się, że ty napiszesz taką XDD odpowiedź. Dlatego ty. SM1, 2, jest na PS1. Leader. Mam nowy tatuaż. Nice. Nie no, ale generalnie większość z tych kojarzonych SMT-ków jest bardziej na PS2. Bo co, jest Norton, są DDS-y, jest Raido. One chyba, mam wrażenie, są bardziej kojarzone. No i przede wszystkim 1, 2 i Eve chyba w ogóle nie wyszły poza Japonią, right? Bo kojarzę, bardzo długo nie było angielskiej wersji 1, 2. Any thoughts? Strange. Feel like I've met this girl before. Deja vu. I want to know more about her. I'm sure you feel the same, Surf. Surf. O jedną literkę. Tak blisko, a tak daleko. Muladara. Ogólnie kłamałem trochę wcześniej, bo też kojarzę, że DDS-y są takie bardziej hindusko-buddyjskie i nazewnictwo póki co też trochę na to wskazuje. How is she? Still sleeping. She did not have a tag ring. Who could she be? Spadła z nieba. The woman is not our concern. The ramifications of the battle are unclear. What are these markings? Tatuaże. Nie podobają wam się? Zabiję wam robotę za darmo, jeszcze narzekają. Surf and I will go. And one more. The rest will stay and guard the base. I will go. I want an explanation. No dobrze. Mamy zebraną ekipę. Jak się u mnie zaczęło wyskiwanie się demonom? Jeżeli masz na myśli, od czego zaczęła się moja SMT-kowa historia? Znaczy inaczej, może łatwiej będzie im powiedzieć, od czego się zaczęła moja tlusowa historia, bo zaczęła się od Persony 4, jeżeli dobrze pamiętam? Musiałbym się zastanowić, co było dalej. Bo jakaś część mnie chce powiedzieć, że u mnie dalej było Saint Journey na DS-a, zwłaszcza, że to był Imagine, bo Imagine to bardzo specyficzny twór. Mam wrażenie, że to był okres, kiedy miałem DS-a i miałem Saint Journey na DS-ie jako tako. Ale głowy sobie uciąć za to nie dam. No, które nabiłeś na kanale przed P4 zaraz.
To może wiesz, że Norton był w takim razie też jakoś względnie szybko? No bo na pewno Persona 4 przechodziłem drugi raz podczas SPR, tak? Drugi czy nawet trzeci? Ja to tak samo Persona 3. A Person... A ten na Nocturne przechodziłem po raz pierwszy na streamer, też to tak samo jak tutaj DDS-a panuje przejść. Anyway, mamy pokój planowania strategicznego. Mam wrażenie, jakbym kiedyś już to widział. Ale gra też tak uważa. Nie przejmę się tą dziewczyną. Musimy tylko dotrzeć do Nirwany. Albo osiągnąć Nirwanę. Wspólnego. Jest niezerowa szansa. Aczkolwiek. Jezu, biorąc pod uwagę, że było to jakieś 15 lat temu, to mogę nie pamiętać tego aż tak dobrze. Hadley wciąż żyje. Bo znam, kiedy ona się pojawiła, więc może coś nie wiedzieć. Zaczynamy go bez nazwania Potaga. Protag miał kanoniczne imię. I. Czy mamy je tutaj podane? Tak, Self, Hitargia. Właśnie konfig. Nie, w konfigu było tylko to przecież, bo na się działa w konfigu. Bo chciałem się upewnić ten, czy nie powinien poświęconości. On ma self, tak. On ma self. Nie czuję się dobrze, odkąd wróciliśmy. W takim razie trzeba sobie spostować nogi, I guess. Jedna osoba tutaj nie była w książkach. DDS są oparte na książkach, czy w drugą stronę? Bo powiem szczerze, nie wiem. Dodatko się zastanawiam. Członek embrionu. Nieznane obiekty zaczęły się pojawiać, odkąd te światło przepłynęło przez złomowisko. Kiedy do nich podejdziesz, pojawiają się przedmioty jak kierunek. Jeżeli zobaczysz, to powinieneś skorzystać z tej anomalii. Książki były po oryginale, ale to się podobało i musiał odejść. W ogóle, tak z ciekawości co zryknąłem, że DDS 1 i DDS 2 wychodziły bardzo blisko po sobie. Tam była różnica roku, jeżeli w ogóle był to rok. I miałem też takie, kiedyś gry potrafiły bardzo szybko po sobie wychodzić. Dziwny obiekt leży na ziemi. Chcesz go dotknąć? Jasne. Revival bead, doskonale. Koralik wskrzeszania. DDS2 to DX Sequel. Ma to sens. Z drugiej strony mało SMT-ków jest sequelowe, więc... Jest to, powiedziałbym, w miarę wyjątek. Vendor? Co dobrego sprzedajecie? Czy w ogóle się dowiemy, co dobrego sprzedają? Cały arsenał do wykupu. SMT 4. Raczej tak. DDS to 2004-2005, jeżeli dobrze kojarzę. Co mamy do kupienia? Rację, koloriki do czyszczenia, odwrótka, przedmiot na ogłoszenie, panaceum. Co jest banerz panaceum? Nie leczy wszystkiego. Jestem tak przyzwyczajony, że jeżeli są jakieś przedmioty typu panaceum, to one leczą dosłownie wszystko jak leci. I to ciekawsze, że panaceum nie działa konkretnie na to ci znać w tej grze. Możemy kupić amunicję, o mój Boże. Niepokoi mnie to, że możemy kupić amunicję. Głównie dlatego, że... Jakaś część mnie się boi, że jeżeli możemy kupić amunicję, to ona się może skończyć. Aczkolwiek wiem, że w innych SMT-kach to było tak, że ona po prostu wpływała na siłę ataku bardziej niż cokolwiek, a nie, że była zużywalna. Udało się już panu uzyskać swoje wspomnienia? Pamięta pan o sprzedawcy? Nie, proszę mi przypomnieć.
Każdy nadgięty pokręcznika, kredyty marki są zapisywane na twoim tagringu. I before... O, Sonika to szkaluje. Możesz mieć markę na przyjdącej kuponek u różnych sprzedawców. Jestem w naszej bazie, więc może policz go odwiedzić. Właśnie u niego było i nie mieli nic, na czym by im bardzo zależało. On mi to przypomina tego, Aogamiego z SMT5. Tak na pierwszy rzut oka z daleka. Czy pamięta pan już wszystko? Chce pan się dowiedzieć o terminalach karmy? Powiedz mi o dużych najpierw. W dużych terminalach można się teleportować, leczyć i zapisywać. Jeżeli zostaniemy pokonani, to nasz progres do ostatniego punktu zostanie usunięty. No tylko warto zapisywać i leczyć się tak często jak się da. A w takim razie pytanie, jak to z moimi wygląda? To uproszczone wersje nie pozwalają się leczyć. Kiedy sobie stracił pamięć Winczy, czy jeszcze przed Nintem? Ciężko stwierdzić na chwilę obecną. Nie kojarzę, żeby gra cokolwiek mówiła na naszej pamięci. Małe terminale zazwyczaj łączą się do dużych w tej samej strefie. W tej bazie nie ma mojego terminalu, bo inaczej by się nam nie przydał. LG jako large terminal, zrozumiałe. Ładny kwiat lotosu na podłodze. Wszystko napędzane magatsuki. 100% potwierdzone info. No, możemy sobie zapisać. Zaszkodzić na pewno nie zaszkodzi. Żeby się jeszcze nie okazało, że broń Boże, nie możemy zapisywać. Tego by mi tylko brakowało. O, masz niesformatowaną kartę pamięci. Czy chcesz sformatować kartę pamięci? Sformatowałem kartę pamięci. Masz niesformatowaną kartę pamięci. Chcesz sformatować kartę pamięci? Sformatowałem kartę pamięci. Masz niesformatowaną kartę pamięci. Zdarzały mi się już takie przypadki i jest to niezwykle frustrujące. Tutaj nie przejdziemy. Czy mamy gdzieś mapę? Nie. Doskonale. Ja. Nie mamy mapy. Również ja. Absolutnie niegrywalne. Chciałem zapytać, co nie wyszliśmy, ale to nie jest to. A po świetle obudziłem się i ta ściana już to była. Nigdy jeszcze nie widziałem. Masz na myśli pewnie te ściany, które nie pozwoli nam przejść, prawda? A niebieska ściana stoi na drodze i Serf nie może przez nią przejść. Serf nie może, to implikuje, że ktoś inny może? Nie ma, na razie taka skrzynka jak już to jest. Więc powiedzę na Z2. Przyda się to na pewno. Nie wiesz, że przez to ogólnie nie skorzystam z żadnego tych poisona. Sama dropki, cool. Sama dropy raczej nie jest aż tak szybko w grze. Więc tym bardziej nie będę narzekał. Tutaj nic nie mamy. I po drugiej stronie. Trzecia krzynka. Czeka. To znaczy, mamy robić magiczne buildy? Pytanie, czy w ogóle w TDS da się robić buildy PC. No jest taki... Jednocześnie jest taki w miarę spokojny i słychać w nim trochę rękę taką typowo SMT-kową. Mlada Teorium Embrionu. Jest to najmniejsza strefa ściśnięta pomiędzy sektorami Vanguardu i Maribel. Vanguardu? Riot, czy to ty? Nie, niech dalej obserwują, potrzebujemy potwierdzić informacje. Wszyscy zachowują się nielogicznie, odkąd zostali dotknięci przez światło. To za dziwny znak.
Ja bym powiedział, że to po prostu tatuaż. Będzie chciał gadać z napisami członkami drużyny w każdej okazji? Zobaczymy. Na razie chcę pogadać. Nie mówię, że będę gadał dosłownie z każdym, jeżeli stwierdzę, że dają jakieś bardzo mało ciekawe kwestie, to może będę skipował, zależnie od tego, jak bardzo będę chciał robić progres fabularny i tak dalej, ale na razie jestem na etapie, gdzie raczej chcę sobie z nim pogadać, zobaczyć, co mówią. A kim jest ta osoba, którą pan tu przyprowadził? Nigdy nie widziałem takiego koloru włosów. Czy ta dziewczyna nie miała po prostu czarnych włosów? Najgorzej, ktoś ma normalny kolor włosów. Nie. Czy pani skidzwolnienia powróciły? Czy pani te pan gdzie jest wyjście? Możesz potwierdzić, gdzie jest to wyjście? Udaj się windą na wyższe piętro. Pomarańczowy to kolor embrionu. Każdy kolor wyznacza granicę promienia. Rozumiem. Czyli na razie jedziemy windą. To jest winda. Co masz na myśli? Czy jest panem już nieco lepiej? Czy jest coś, co chciałby pan wiedzieć? Opowiedz mi o promianach. Słowiskiem rządzi 6 głównych grup. GSP Hospital. Okej. Nie oglądałem GSPS. Zresztą może, że jakiś czas się trochę zapuściłem, jeżeli chodzi o oglądanie tych speedrunów w ogóle, bo GDQ ostatniego też chyba dosłownie nic nie widziałem. Też nie będę kłamał, że zazwyczaj było tak, że albo były tytuły, które mnie nie interesują, albo jeżeli są tytuły, które mnie interesują, to są nieprzyzwoite godziny. MBN jest jedną z tych grup i wszyscy podążamy za panem, sir. Coś jeszcze? Powiedz mi o zombisku. Jest to nazwa świata, w którym żyjemy. Jest podzielony na 7 stref. Muladara, Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Aina i Sahasrara. Jestem pewien, że za 5 sekund już nie będę pamiętał ani jednej z tych nazw. Wiem, że jest Manipura i to tyle. Doskonale. Plemiona zombiska walczyła, aby rządzić się nad pozostałymi. Ta grupa, która wygra, będzie miała wstęp do Nirwany. Dobra, to na razie, chyba się. Czajny i sowy, panuje tutaj taka typowa wojna o to, kto będzie rządził wszystkimi. I ma teoretycznie jakiś tam wyższy cel, który jest Nirwana, co do której na razie wiemy tylko, że jest celem, ale nie wiemy, co jest tą Nirwaną. Czy ma pan wystarczające zasoby medyczne? Powiedziałbym, że niekoniecznie. W walce poza zwykłymi ranami jest wiele różnych zagrożeń, takich jak tucizna czy paraliż. Jeżeli masz mało lekarstw, to warto zaopatrzyć się sprzedawcy. Wierzę, że wbrew temu, co powiedziałem, wystarczy mi to, co miałem. Udaje się pan do Svadhisthany. Pan Gardzi ma tam przewagę, ale niech pan będzie ostrożny. Dobrze, wychodźmy. Jestem pewien, że nie pożałuję tego, że nic tutaj nie kupiłem. Do Gansi do... możemy iść? No i możemy tu iść. Selfie jego drużyna czują się głodni. Osłabli z głodu. Monka jest? Czy ja dzwonię te CHP, bo jestem głodny i nic na to nie mogę poradzić? Monkes? Nigdy nie wiadomo, co leży poza granicami naszego terytorium. Nie weźmie pan to ze sobą. Mięcie racji. Nice. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy głodni, te racje mogą się nam przydać, to prawda? O co chodzi? Powiedz mi, czym jest Nirwana. Nie mam dokładnych informacji, ale często uznaje się ją za prawdziwy raj. Musimy dążyć do osiągnięcia go, takie jest prawo. Jakieś większe, bardziej szczegółowe informacje o plemionach?
Każde plemię można rozpoznać po swoim kolorze. Embryon jest pomarańczowy. Jeżeli przywódca zostanie pokonany, to plemię musi podążać za zwycięzcą. Takie jest prawo. Okej. Okay. Czyli tak naprawdę nie musimy wygrywać z całym plemieniem. Wystarczy, że pokonamy przywódcę i wedle prawa, pytanie kto je egzekwuje, wtedy całe plemię przechodzi na stronę wyganego. A światło rozprzestrzeniło się po złowisku. Może to jedna z nowych broni Vanguardów? Być może. Jeżeli tak, to mamy okropne rzeczy przed sobą. Coś się tu wydarzyło i chcę dowiedzieć się, co to było. Spadła tu jakaś dziewczyna z kosmosu. Czemu ta kobieta to była? Czy ma jakiś związek z tymi znakami? Dowiemy się, jak tylko się obudzi, czyli pewnie nigdy. Vanguardzi się skryli. Co stało, szefie? Poza tym, że nic nie pamiętam i mam jakiś dziwny tatuaż. Jedyne co pamiętam to, że byłem jeszcze bardziej głodny i kazano mi wszystko zjeść. Ale poza tym to nic specjalnego. Svadistana. Rządzi tu ewidentnie kolor zielony. Something is wrong. Zgadza się, pada deszcz. To jest cały problem tutaj. That works. Let us go. Agila tłumaczyła sobie swoje idealnie da się wstąpić. W sumie w kontekście tego, jak tej wojny działają, to I guess, że ma to nawet sens. Co tutaj możemy kupić? To samo co wcześniej, amunicję te samo co wcześniej. Czy opłaca mi się? Jedną sobie kupię. Najwyżej tego pożałuję. Będę ostatnie słowa wiem. Okej, czy wychodzi, to na razie jeszcze nie chcę stąd wyjść. Dopiero co tu przybyłenia, to tak szybko poszła się nowo odkrytej strefy. Mogę za to obrabować wszystko jak leci. O, ma do pięknej manę. Dużo przemiotów na manę póki co jest. Nie będę rzekał absolutnie, że ta amunicja się zużywa. Moje właśnie wydaje mi się, że to będzie działać tak jak w tym, tak jak w... W jakichś starszych SMT-kach. Że możemy sobie po prostu załadować amunicję i ona będzie wpływała na siłę naszych ataków. Cześć, Karka, witam. Są całkowicie podatni. Co jest to z Vanguardami? Gracze chcieliby, żeby Vanguarda się pozbyto. Boją się nas. Czym jest to? Zajrzyj się, nie da się tego wyjaśnić. Nie da się też wyjaśnić tego, że ich tutaj kompletnie nie ma, ale wciąż tak się dzieje. Dobra, tutaj chyba nic więcej nie ma, więc wejdziemy do jednego pozostałego budynku. Baza Vanguardów. Na pewno póki co ten świat wygląda całkiem ciekawie, że mamy takie... jakiś taki zarysowany konflikt od samego początku. Czy leczenie mnie kosztuje? Oczywiście, że mnie kosztuje. Nie wiem, czego innego się spodziewałem. Jednocześnie widać, że jest to taki... Na pewno świat zupełnie inny od naszego, że nie jest to... Nie wiem, jakieś typowe Tokio, czy Bóg wie co, jak bardzo często bywa. Czy tam coś jeszcze było? Wydaje się na chwilę zerknę. Nie, to już nic więcej nie ma, ale lubię sobie mam podkrywać, więc... Wygodne, co nie? Ja znam jedną taką inną, gdzie na postać traci pamięć tuż przed początkiem i trzeba mu wszystko tłumaczyć. Powiem więcej, w tamtej sytuacji było to uznawane za jeden z gorszych momentów w serii.
Tak nie wytykając palcami. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie, że większość ludzi nie lubi 2-1. Oj, co to na jach. Przełącznik, jasne. Kiedy ten? Kiedy ostatni raz przełączanie swoich przełączników się skończyło? Czy znasz tę grę? Tak, nie trochę ledwo. Trochę i ledwo mam wrażenie, że są trochę ten. Trochę pokrywające się. To jest ten przełącznik, który wcisnął, więc znaleźć go nie doszedłem. Tak to bardziej. Nie, no ja wiem. Po prostu to jest tak. Że mogę się śmiać, że jest dziwnie napisane. Bo jakby rozumiem, ale jednocześnie nie jest najbardziej oczywiste. Jak mogło być. Ja się łapię chyba praktycznie w kategorii trochę. Bo jednak ta gra przynajmniej po części będzie pewnie SM-kowata. A SM taki znam. Ale ten, ale jednocześnie nie powiem, żebym DDS znał jakkolwiek, więc nie jestem pewien. To może bardziej nawet to ledwo tutejsze. To nic nie ma. Dungeon crawling ma największa słabość. Czy ja jestem daltonistą? Powiedzcie mi, czy ja jestem daltonistą? Jeżeli tak, to chyba umówię sobie wizytę u lekarza, ale mi to bardziej wygląda na zielony niż niebieski. A, to spędza jest okej, czyli nie jest ze mną jeszcze na tyle źle, że muszę umawiać się wizytę. Znaczy, to jest mój ulubiony kolor, tak zwany teal, który niekoniecznie jest niejednoznaczny, mam wrażenie. Że ludzie często mówią, że to jest niebieski, albo że to jest zielony. Więc pewnie nie powinien aż tak narzekać ze swojej strony. Okej, tutaj mam mały terminal. W ogóle ciekawe, że dają takie punkty zapisu, pomimo że ten. Że tej nic się nie dzieje, bo co? Ja ten chyba mam wiesz, to turkus. Wydaje mi się, że turkus to nie do końca to samo, ale... Musiałbym zerknąć, porównać. Kolejny koralik. Czy mi się wydaje, że tak widziałem na górze skrzynkę. Na razie jedyny gameplay, jaki mamy, to bieganie i zgadzanie skrzynek. Czuję się z tym trochę dziwnie. W sensie, jeżeli chodzi o jako taką akcję, to mieliśmy ciekawy początek i teraz taki wolniejszy fragment mamy. Ja wstęp dopiero co zapisywałem. Najwyżej będę musiał pamiętać, żeby się pod skrzynkę wrócić. Don't come any closer. No. Stay back. Don't eat me. Please. Nie wiem, że śmiał za coś. Witam. Harley, what are you saying? You murdered them and ate them all. Monkas. You all turned into monsters. And then you devoured all of my men. That light, that weird light, shot right through us. And then everyone started freaking the hell out. Don't. Everyone started attacking each other! You ripped them apart with your bare hands! And then... Stop! Be quiet! God, help me! Shut up! Oh! Czyżby wszyscy mieli się odpalać? Ah!
To myśmy narobili. Nie, ja nie. Pamiętałabym. Nie, to moje wewnętrzne demony. Jest to jeden z designów, który widziałem w swoim życiu. Zapytałbym, czemu oni mają w tak klasowi dziwnych miejscach ten szczęki pomieszczane. Ale biorąc pod uwagę, że wygląda na to, że to się wszystko opiera na pożeraniu, to ma to trochę sensu niby. Ikony tu w pełnym rogu wskazują na ilość akcji, które mogą podjąć członkowie drużyny. Kiedy nie powstaną żadne ikony, to wrogowie będą mieli turę. Możemy mieć coś jak Nampner z SMT5. Nice. Dobra, zobaczmy, czy góle są podatne na lód. Nie, ale mogliśmy ten. Mogliśmy go zamrozić. Jak jest zamrożony, to chyba jest gwarantowany kryt. Ty masz analizę. Zwyczajnie z CS-u, że analiza... O mój Boże... Nienawidzę, kiedy gry dają analizę, która nic nie daje. Dlaczego taka taka jest? O, tak. Atlus moment. O Boże, ja zdałem małe obrażenia. Jeszcze żyje. No dobrze. Teraz to szybko naprawić. Czy możemy ich wieść? To był bardzo dziwny odgłos napełniania się paska. Mamy karmę i mamy punkty atmy. Przy czym... punkty atmy na razie są bardzo mocno niewyjaśnione, a karma zdaje się naszym expert tutajszym. Self level up, no mamy 3 punkty do zdania. Guys, potrzebuję pomocy. Czy opłaca się w DDS-ie ładować magię? Znałem, że się przejdą ludzi, którzy powiedzą, że tak samo jak w każdym SMT nie opłaca się. I lepiej dawać siłę i pewnie będą mieli absolutnie rację. Magia zawsze jest dobrym pomysłem. Właśnie nie zawsze mam wrażenie, ale... shit! Będę tego żałował. Jesteśmy przepełnieni mocą. Odnowiłem na siępę. Nice. Trochę jak te. Trochę jak Magatsuki. Znaczy, Magatsuki jak Magatamy w Nocturnie. Że one też przy rolapie potrafiły mieć jakieś swoje efekty. Według jakim próbujemy się nawzajem? Why do you hesitate? Circumstances are different now. If you refuse to eat, you will perish like them.
pierwszy hit, właśnie i 9 gula. Selfie hit pożarli pokonanych przeciwników. Po walce ich punkty zdrowia lekko się odnowiły, ponieważ zjedli swoich przeciwników. Dobrze, nie jadłem przed tym filmem. Znajdźmy Hadleya Self. Może on jest najtłumaczny tę zimną moc. Pójdźcie, to wygląda, jakby on nas się kompletnie bał i nie chciał mieć żadnego kontaktu, ale co ja się tam. Pamiętam to bardzo ogólnie. Słodkie płyny cieknące z tego gardła, rozbryzgując się, gdy zagłębiam swe kły w bogate mięso. No, przyjemne uczucie. O, też to mój Chaos protagonista. Z góry mówię, zostało to wrzucone bardzo luźno, nawet nie wiem czy te... czy DDS-y mają jako tako... endingi... jakkolwiek kojarzące się z... SMTK-ami. Więcej skrzynek? Może skrzynka? O Boże, tam coś jest. I będzie mnie to denerwowało po wsze czasy. O, walki są. Ale to są nieco aż tak często w SMTK-ach mam wrażenie. Nie jest podatny na lód niestety. Okej, okay, czyli nasi przyjaciele sami sobie rozdają staty, na nich nie mamy wpływu, ma to sens w sumie. Chipperki zielone cebulka. Powiedziałbym, że dobre, ale to trochę zależy od tego, jakie to są chipperki zielone cebulka. Dobra, one jakie już będą podatne, bo prawda? Tak. I to tak całkiem solidnie podatne. A to mogło być. No bije go, chyba że mamy niemal na was. Co, tak patrząc czysto cyferkowo, to nie wydaje się, że jest jakoś bardzo źle. O mój Boże. Jak tylko to powiedziałem, Jak tylko to powiedziałem. Self. Masz jedną robotę. Nie spierdol tego. Ja już nigdy nie powiem, że SMT jest łatwe. Spokojnie zrobię to za jakieś 5 sekund. O mój Boże, ale będę stresowany na tego. Ja już czuję wylewającą się ze mnie frustrację na tego. Wydaje mi się, że wiecie, co może mi chodzić. Czym jest ten Counter-Rate? DDS jest najtu... OneKS. Dobra, zanim tu wejdziemy, to chciałbym, żeby Argyla uleczyła mi Selfa i Hita. Co tu mam w ogóle set? Możemy ustalać umiejętności, których na razie jeszcze nie mamy. Mamy znane kombosy, których jeszcze nie mamy. Mamy mantrę. O której też na razie niewiele wiemy. W początku przeczytałem, że tłumaczenie Kasparowi miałem takie... Wait a minute. Co ma Kaspar do szachów? Dobra. Nie może być to aż tak źle, prawda? Lules.
Fun nicht mehr. Sayonara, bitches. Zaspoilerowałem sobie im, bo zaspoilerowałem sobie bonus bossa, o którym chyba każdy wie. Von Vermilion, witam. Teraz możemy się nazywać ten pas nocturnym. To brzmi bardzo niepokojąco. Aż też nie będę kłamał, że póki co po prostu mam wrażenie, że mam odrobinę pecha po tym sklepem. Trzeci poziom. Wszystko w magię. Nie pożałuję tego, prawda? Tak, no jeszcze jedną rzecz w menuskach w sumie. Czy jest gdzieś pokazane, co robią krystaty? Oczywiście, że nie. Bo zastanawiam się, na ile jest potrzeba inwestowania w inne statystyki w tej chwili. Ten dźwięk, jak ktoś tutaj lewał, na pewno nie będzie item. Na razie jeszcze nie jest. W mojej głowie jest głos, który mówi pożeraj, pożeraj więcej, jeszcze więcej. Oh no. Wykorzystując słabości przeciwników, możemy zadać obrażenia krytyczne i utrzymać swoje ikony tour. Jeżeli będziemy atakować się na ślepo, o nie, to jest seria na ślepo. A przeciwnik unika swoich ataków, to twoje ikony tu szybko znikną. Tak samo jest z przeciwnikami. Daj się, jakie są charakterystyki twoich przeciwników i użyć wiedzy na swoją korzyść. Au. Ofu. Nice, to była słabość. Czy ja to mogę odrzeć? Tak, nice. A weź wylecz selfa, bo widziałem już dziwniejsze rzeczy. Oho! Well, było łatwiej niż myślałem, że będzie. Zwłaszcza jak na coś, co zdawało się minibossem. Okazuje się, że to mi to ścianka tajemnicza. A i tak zagram pierwszy raz Digital Sagra, jakieś pod przyzywaniem podcięcia, tak YouTube mi powiedział o sobie film, który okazał się właśnie drugą. Ja zawsze mam problem z tego typu sytuacjami. Bo jeżeli kiedyś coś grałem, to ciężko mi jest zwrócić przez to, że trochę z gry pamiętam i nie chcę przechodzić mi się jakiegoś fragmentu drugi raz. Dlatego na przykład bardzo długo zwlekałem z przejściem Finala 9, bo przeszedłem sporo jego część. I nie do końca chciałem przejść to jeszcze raz. Morio. Nie zabiją mnie, prawda? O jezu, dużo biją. Jednocześnie są słabe jak tak, ale biją dużo. Za co odpowiada dane. Boję się. Czy mogę? No i wszystkim, czy muszę? Chyba muszę pojedynczo. Zapiszę sobie. To jest mały terminal, więc możemy... No jest to dziwne, że dają ten jednocześnie mały terminal i... obok terminal leczący. Zgaduję, że to jest coś na zasadzie, że... nie chcą dawać tego dużego terminala, żeby nie dało się tutaj teleportnąć, albo coś? Bardzo jeszcze jak znowu. Nawet koka tej skiem, ale... to praktycznie bardzo jeszcze. Ajdej, HPB nad jednym, magia, tak wiadomo, akta celność, jeżeli wierzysz internetom, wierzysz PZZ by the way. No, to tylko ja, nie przejmuj się. Serfuś. A zastanawiam się, czy nie dałeś taki macie 2-1. O Jezu, dużo te HP dostaje. To zdecydowanie będę dawał 2-1.
Oh my. Adjit jest on nieki. Znaczy, tak długo jak Adjit nie odpowiada za to, czy ja trafiam, ale to się tym nie przejmuje. Jeżeli Adjit zacznie odpowiadać za to, czy ja trafiam, to zacznę się inwestować. A tak to bardzo potężne, whatever. Adjit. Och ty kurwa śmieszku. Dla takich jak ty mieliśmy specjalnie kiedyś screenę w robocie zatytułowanego Haha, ty kurwa śmieszku. O, Shinji, kiedy Seamless Persona 3 Reload? O, jak wyjdzie The Answer? Tak naprawdę to nie, bo zdecydowanie chciałoby mi się czekać ze Seamami tylko po to, żeby móc je przejść. A jak sobie pomyślę, że do The Answer już praktycznie 2 tygodnie tylko zostały, nie no. Absolutnie nie będę narzekał na to. Ciekawi mnie, jak bardzo je zmieni, czy na tyle, żeby ta gra rzeczywiście przekonała do siebie wcześniejszych krytyków. Dostajemy The Answer. Tak, 10 wychodzi. Weź modeszni, pewnie nie trafi. No nieważne, trafią. Tak długo jak nie jestem Akabim. Haha, dobra. Podoba mi się po twojej poście chmuru. O mój Boże, więc ja się chcę bawić. Ej, to mam więcej pet, to więcej ekspa. Hit nauczy się nowych umiejętności. AG, Whitefire. Kiedy wygrasz walki, pożerasz swoich przeciwników i dostajesz punkty Atme.